Siemanko Koldziska z Tajstanu Metsu, witam Was w kolejnym odcinku z kariery 4 Ligowcem w Premier League. A dzisiaj rozpoczynamy od meczu z Manchester United, a potem mamy spotkanie z Sheffield United. No, czyli to United dzisiaj nas nie odpuszcza. Jeden punkt tylko straty do lidera: to już jest naprawdę fantastyczna sytuacja. No, praktycznie lepszej nie mogliśmy sobie wymarzyć. Wolverhampton ostatnio miał naprawdę wymagających rywali, i tylko remisowali. My zwyciężaliśmy dzięki czemu ta ich przewaga stopniała zaledwie do jednego punktu. Wilson wraca do pierwszego składu, bo Biabi jednak zdecydowanie spisuje się lepiej jako zmiennik, a w pierwszym składzie niech występuje Wilson. Zacznajmy pierwsze spotkanie. Dobre podanie. Marsz do środka. Tam w, Rewelacyjnie podał to do Artura. Bierna postawa, jak widzimy. Manchester United zostawi nam zdecydowanie za dużo miejsca. Kowalski podanie do Marsza. Ten ma sytuację bramkową, czy ją wykorzysta słupek i jest gol na 1 do 0. No takiego flipera dawno nie było w tej karierze. No ale wreszcie, się doczekaliśmy, to jest jednak FIFA. Tutaj nie może być wszystko za dobre. Zdobywamy bramkę w pierwszych minutach na 1 do 0 i miejmy nadzieję, że to będzie dopiero początek naszej pięknej. Drogi po gole, no bo chcielibyśmy ich zdobyć zdecydowanie więcej, no żeby ta kariera była bardziej atrakcyjna. Jak widzimy, Manchester United jednak szybko dąży do odrobienia strat Gulam, do środka Lukaku. Czy odegra, takie jest, do Lingarda? Jest Rashford, no ale uderzył ewidentnie na wiwat, lewa noga, to nie jest jego najmocniejsza strona. Po podaniu Lingarda mogła być bramka, a jest strzał w najwyższy punkt trybun. No ktoś z kibiców ewidentnie w tym momencie ucierpiał. Rzut roczny dla United, Pogba wznawia grę. Zobaczmy, co wymyśli Francuz z centra. O'Hara wyszedł ryzykownie, ale nic się złego nie stało. Garner, Pogba, czy do środku je nie, podaj do Lingarda, Pogba, jeszcze Lukaku i pudło Rashforda. No to ewidentnie nie jest jego dzień. Dobrze, że w tej sytuacji źle dołożył nogę, No bo jakby to zrobił lepiej, no to byłoby jeden do jednego, a tak, nadal prowadzimy fatalne pudło Anglika. Dobrze tej Pearson opanował piłkę, zagrał do Artura. Czy ten wejdzie w pojedynek jeden na jeden? Nie wypuszcza Pearsona, który ma za dużo miejsca, zwolnił teraz akcję. Ładnie wyszedł w tempo Artur, czy będzie 2 do zera? Zobaczmy! Fatalnie to spudłował. No powiem szczerze, brał przykład ewidentnie z Rashforda, bo uderzył na podobnym poziomie. A jak chce się zdobywać bramki, trzeba uderzać zdecydowanie lepiej. Wznawiamy grę w drugiej połowie. Kowalski czy zrobi? Tak jest. Klasyczny dla siebie zwód na początku każdego wznowienia. Artur Wilson jest tutaj. Kowalski Kowalski dostosował się do poziomu strzałów, które są na dramatycznym poziomie w dzisiejszym meczu. Nie wiem kto się uczy od kogo, ale ewidentnie od innych ludzi powinni tutaj ludzie, nasi gracze, brać korepetycje. Lingard jest pogba. Czy odegra? Tak jest. Do Garnera. Jeszcze Herrera. Rashford. Czeka, Herrera, ładnie na pole karne, Lukaku, anemiczny strzał, no i O'Hara, z łatwością to łapie. Dobre panowanie nad piłką Camerona, zagrał do Pearsona, ten do środka, Rose, kapitalnie na skrzydło, Marty sprzed szansą na zdobycie bramki. Blokowany, poprawka, broni, Grant, dobitka Wilsona i ponownie Grant. No, powiem szczerze, dobrze broni ten bramkarz jak na ten overall, pewnie który posiada. chociaż co to, ja mówię o overarze, o overalu. O, Hara też ma słaby i jakoś broni. No i koniec tego spotkania, zwycięstwo 1-0. No nie był to najlepszy mecz Manchesteru United w historii. No ale i takie się zdarzają, zdecydowanie tutaj dominowaliśmy. To było jedno z ciekawszych spotkań, jeśli chodzi o ilość strzałów w moim wykonaniu. Manchester United no nie miał ani jednej tak naprawdę klarownej sytuacji, takiej powiedzmy, gdzie by leciał groźny strzał. Najlepsza była ta szansa Rashforda, gdzie nie zdołał dołożyć stopy, zabrakło kilka centymetrów. ale właśnie to centymetry w futbolu często decydują. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po spotkaniu z United. Nasza strata nadal wynosi jeden punkt. No niestety tak już bywa, że nie jesteśmy w stanie jej zredukować. Choćby do zera, chociaż no jakby Wolverhampton przegrało, to my byśmy byli liderem, więc niestety, no, nie stało się tak. Zwyciężyli w swoim spotkaniu tak jak my z Manchesterem United. No i nadal musimy ich gonić. Mamy 19 kolejek za sobą. Przed nami jeszcze 19, więc jesteśmy na półmetku sezonu, no i na półmetku tej kariery. No jeśli o tę karierę chodzi, no to jest jedna z mniej udanych, jeśli chodzi o mój kanał pod względem wyświetleń. No ale czasem tak bywa, nie każda może być idealna. Może lepiej, że się taka trafiła na koniec FIFA 19. Może dzięki temu lepiej wystartuje w FIFA 20. Będzie jakaś tam podwójna motywacja. Jest już dostępny raport zjadowczy, którego ostatniego, w ostatnim chyba odcinku zapomniałem odczytać, bo się na tych kontraktach skupiłem, przedłużaniu. Tutaj odrzucamy tego piłkarza. No, nie ma tutaj jakichś wielkich gwiazd, i to jest ten nasz problem, że znajduje nam przyzwoitych anglików ale niestety nie znajduje nam wybitnych jednostek, a my tych wybitnych jednostek zdecydowanie potrzebujemy, żeby na spokojnie walczyć tutaj o najwyższe cele w Premier League, bo pamiętajcie, ja tutaj transferów nie będę robił. I zaczynamy spotkanie z Sheffield United. Rzut dla Sheffield United, grę wznawia Duffy. Zobaczmy, co wymyśli centra na pole karne Johnson! Ale nie trafił, no tutaj naprawdę centymetry dzieliły nas od tragedii, bo to było bardzo inteligentne uderzenie. Tam skąd przyszedł bramkarz, O'Hara nawet się nie ruszył, jakby to leciało w bramkę, byłoby 1 do 0. Wznawiamy grę od autu, Artur dojrzał Pearson'a, ten podaje do Rose'a. Rose, Kowalski, jest tam I 1 do 0. On słynie z tych strzałów, one są tak perfidne, jeśli chodzi o tą FIFA i tryb kariery że Jak oddasz go dobrze, no to bramkarz jest bez szans, bo zanim zareaguje, to już piłka jest w bramce. Brawa dla Natumwe. On jest naprawdę czołową postacią naszego zespołu. I taki defensywny pomocnik. To jest skarb. Dobrze Natumwe odegrał Marsz. Na skrzydło Demetriu. Czy coś ciekawego wymyśli? Nie, podaje do środka więc klasyczne zagranie Wilson. Czy da kowalskiemu piłkę? Nie, daj piłkę Demetriu. centralna na pole karne wybita piłka. I jeszcze zgarnia ją Rose. Roz z dystansu, no ale Eastwood, no takie coś, no, musi wyłapać z największą łatwością. Świetnie marsz do Tamwe. ten kapitalnie wypuszcza marsza, czy będzie dośrodkowanie, zobaczmy, nie, podanie po ziemi, Kowalski, jest Wilson, ładny obrót z piłką i Eastwood. To jest mecz, jego mecz na pewno, bo broni rewelacyjnie, co cięższego nie uderzymy, to daje sobie radę, tylko ten strzał Tamwe był w stanie jakkolwiek go zaskoczyć nadal dominujemy, marsz, rewelacyjne podanie do Demetriu, czy będzie centra na pole karne, tak nie jednak podanie do Kowalskiego, Od ten do Wilsona rewelacyjnie dojrzał Rosea no i tym razem Eastwood bez szans Rose zdobywał bramkę ze swojej lepszej lewej nogi i powiem szczerze dzięki tej karierze też trochę się rozwinę no bo tutaj naprawdę trzeba zwracać uwagę na każde zagranie i to mnie niezwykle cieszy, że tutaj nie ma tak łatwo, że co nie podasz to dochodzi tutaj musisz się na wszystkim skupiać to daje dużo satysfakcji, no i miejmy nadzieję, że przełoży się to jakoś na tryb kariery w następnej Fifie. Dobre przejęcie Lundrama, wycofanie Fleck, ma za dużo miejsca, Johnson może dośrodkować, jednak z tym zwleka, wreszcie zagrał na pole karne! I słupek, no tym razem O'Hara nie dał rady, ale Pręcik go uratował, ale łatwo straciliśmy piłkę i Netambwe tutaj brutalnie fauluje od tyłu, no zobaczmy jaka będzie decyzja sędziego, czerwona kartka. Tego się trzeba było spodziewać, bo jednak to było brutalne zagranie naszego defensywnego pomocnika z nieba do piekła. Bardzo krótka droga. No i jeszcze nasi rowale będą mieli rzut wolny na szczęście z takiej dość nieprzyjaznej dla nich odległości. Stąd się nie da uderzyć, można tylko dośrodkować. Jeszcze zmiana: Bennett schodzi z wojska. Nie było jeszcze pokazane, kto wchodzi na jego miejsce. Ale teraz skupmy się na dośrodkowaniu! Wybija to Demetriu. Nie idziemy z kontrą. Johnson to przejął Brian Johnson. Kutons Johnson wycofał spokojnie. Tutaj gracze Sheffield United rozgrywają Sharp i O'Hara. Bardzo pewny chwyt Irlandczyka. Martis. Dobrze dojrzał Andoha. Ten jeszcze rozgrywa Martis. Andoch. Za dużo miejsca mu zostawili! Ale ten strzał jest niecelny, i Eastwood tylko musiał odprowadzić tą piłkę wzrokiem. Biabi jak widzimy, motywuje kolegów, ale zdecydowanie przydałyby się tutaj lepsze strzały. Koniec, koniec, koniec! Zwycięstwo i to jest najistotniejsze: 2 do 0. No nie jesteśmy już minimalistami, nie wygrywamy 1 do 0. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Cały czas praktycznie, ostatnio wygrywamy. Jest forma i oby ta forma utrzymała się jak najdłużej, bo im dłużej gracie jakąś drużyną, tym się ją lepiej rozumie, gracie lepiej poszczególnymi zawodnikami. No bo to jest coś naturalnego, że musicie się z daną drużyną oswoić. Trochę mi to zajęło, ale jak widać, wreszcie ich wyczułem i jest coraz lepiej. Przechodzimy dalej. Jesteśmy już po spotkaniu drugim i wreszcie to się stało. Jesteśmy liderem, jeden punkt przewagi nad Wolverhampton które ewidentnie ostatnio ma bardzo słabą formę. Niestety Netambwe wypada na jedno spotkanie, no bo brutalnie tam sfałował, należała się czerwona kartka. No i w jego miejsce damy szansę temu zdolnemu juniorowi, no bo na pierwszy skład nie ma szans, no ale Aleksander jak nie może grać Netambwe, to jest to dla ciebie szansa. No i zobaczmy tą piękną tabelę, gdzie Macclesfield wreszcie jest tam, gdzie ich miejsce, czyli na pierwszej lokacie. Zobaczmy jak tam w ogóle Wolverhampton, no nie ma wyniku, bo to jest jeszcze wynik z poprzedniego miesiąca. Może uda nam się do tego dokopać, chociaż trochę to niestety zajmie. No i możemy sobie w międzyczasie zobaczyć jak tam pozostałe drużyny w Premier League. A oni zremisowali z Tottenhamem, a tak, bo przecież no, mielibyśmy normalnie jakby przegrali dwa punkty przewagi, a tak mamy tylko jeden, więc wszystko się zgadza. No powiem szczerze, nie zazdroszczę im ostatniego terminarza. Tu Liverpool, tu Chelsea, tu to Tottenham. Nie ma słajaków już dla nich. Barnley i Norwich to nasi rwale w następnym odcinku. No bo oczywiście meczu pucharowego nie będziemy grali, bo tak jak wspominałem, skupiam się tylko tutaj na meczach ligowych. Mecze pucharowe w ogóle mnie nie interesują. Chcę z tych wszystkich pucharów odpaść jak najszybciej, żeby po prostu nie męczyć moich piłkarzy, by się w pełni mogli skupić na lidze, bo to jest dla nas najistotniejsze. Możemy tutaj odnieść naprawdę świetny wynik. Trzeba się tylko do końca skupić. Na każdym podaniu. Na każdym strzale i na każdym driblingu nie możemy w żadnym momencie zlekceważyć rywali, ani nie skupić się, bo jak przestaniemy się skupiać, no to wszystko pójdzie w niepamięć nasze dobre wyniki. Co miesięczny raport o juniorach, no ale to jest raport o juniorach, których mamy w klubie. Takiego Watsona niestety na przykład nie możemy przenieść. No a chcielibyśmy mieć takiego Watsona w pierwszym składzie, bo jest to jeden z największych perełek, no ale niestety ta perełka w pierwszym składzie jeszcze grać nie może bo jest za młody. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod, który już jutro. Trzymajcie się!